Cześć dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco. W komentarzu pod jednym z ostatnich filmów Angie pytała o rzęsy, więc pomyślałam sobie, że dzisiaj jest idealny, słoneczny, piękny dzień na nagrywanie i o tych rzęsach moich Wam troszkę opowiem, bo to jest też temat, na którym zjadłam przysłowiowe zęby. Ponieważ moje rzęsy są faktycznie długie, to jest taka rzecz, o której wiele osób mnie pyta. Ostatnio nawet ekspedientka z Żabki pytała, czy to są moje prawdziwe rzęsy, czy jeden do jeden i troszkę jej tam tłumaczyłam. Mniej więcej to, o czym opowiem Wam w filmie, tylko w takiej bardziej skondensowanej wersji, którą można zmieścić, stojąc w kolejce w Żabce. Ale faktycznie te rzęsy są długie. To nie są może najdłuższe rzęsy, jakie miałam, ale jak widzicie, mam nawet dwie szerokie rzęsy, które sięgają do brwi. I pokażę Wam wszystko, co robię. Przedstawię Wam takie moje patenty. Może zacznijmy od tych takich najdelikatniejszych i skończymy na najmocniejszych, takich najbardziej znaczących i sprawczych, po to, żebyście zostały ze mną do samego końca, bo podobno ludzie oglądają tylko początek filmu. Zobaczymy. Ja generalnie oglądam całe filmy. Częściej chyba podgarniam początek niż omijam końcówkę. Ale przechodząc do spraw rzęs. Jednym z pytań, które jest mi bardzo często zadawane, jest pytanie o to, jaki tusz do rzęs stosuję, który mogę polecić. I dziewczyny, jeśli chodzi o te rzęsy i o to, jak one wyglądają, to powiedziałabym, że u mnie tusz, który w danym momencie stosuję, ma tak naprawdę najmniejsze znaczenie z tego wszystkiego. Natomiast faktycznie stosuję taki patent od lat, którego się trzymam i który sprawdza się na tych moich rzęsach bardzo, bardzo dobrze. Polega to na tym, że na początku, przed pomalowaniem rzęs tuszem, zawsze używam takiej białej bazy pod tusz i najczęściej jest to właśnie ta, którą mam tutaj. To jest baza z Eveline. Ja zaczynałam od bazy z MAC-a, która była fenomenalna, potem została trochę psuta, teraz jest średnia. Całkiem sporo marek ma produkt tego typu, natomiast ten jest chyba taką najtańszą i najlepszą opcją według mnie. Nadal jest to mój ulubieniec. Dalej mamy dwa tusze, które aktualnie mam na rzęsę. I to są, dziewczyny, te dwa zwykłe, tanie, właściwie jedne z najtańszych tuszy, jakie można pewnie dostać. Tusze Eveline to są moi faworyci wieloletni i właściwie nie miałam, znaczy, no nie wiem, może miałam tusz z Eveline, który mi się jakoś super nie sprawdził, natomiast jestem bardzo zadowolona z 90% odmian, które testowałam. A drugim tuszem jest tusz Lush Princess Essence. Ten fioletowy z lekko zakrzywioną szczoteczką. To są tusze zupełnie różne. Mój trik polega na tym, że lubię łączyć produkty posiadające dwie skrajnie odmienne szczoteczki, ponieważ one faktycznie dają zupełnie różny efekt. I ten tusz Eveline ma taką klasyczną silikonową szczotkę, natomiast ten tutaj ma taką szczoteczkę z włoskami. Zaraz to pewnie zobaczycie tutaj. I jeśli chodzi o tusze, to w moim wypadku nawet nie tyle co sama formulacja produktu, ale raczej właśnie dwie różne szczoteczki dają taką różnicę, więc najczęściej najpierw korzystam z tego tuszu Eveline, a potem stosuję na niego ten tusz z Essence. Czasem robię to odwrotnie, wszystko tutaj zależy, natomiast faktycznie najpierw stosuję bazę, a potem łączę najczęściej dwa tusze i to pozwala mi na uzyskanie takiego fajnego, mocniejszego efektu. Jakoś po prostu ten patent u mnie sprawdza się najlepiej, ja pisałam też o nim na blogu. W ogóle tutaj w linku będziecie miały też całą encyklopedię wszystkich postów na temat rzęs, ich pielęgnacji, odżywiania i malowania, którą stworzyłam w ciągu tych lat i to są wszystko bardzo aktualne rzeczy, więc jeśli chcecie tam coś zobaczyć, to polecam. Ja bardzo długo używałam też zalotek do rzęs termicznych, klasycznych. Robiłam trwałą na rzęsy, która też dawała bardzo, bardzo ładny efekt. Natomiast to wszystko wiadomo, że no, może mieć delikatnie jakiś negatywny wpływ na rzęsy. Jeśli chodzi o zaletki, to u siebie nic takiego nie widziałam, ale moja pielęgnacja rzęs wtedy też była bardzo dopięta. Teraz z tymi zaletkami już się tak nie bawię, natomiast może do nich wrócę, bo akurat przy okazji przypominania sobie rzeczy do tego filmu, rzeczy, które robiłam, troszeczkę tak sobie odświeżyłam te zaletki w głowie i kusi mnie to, żeby zobaczyć ten efekt. Myślę, że byłby jeszcze bardziej spektakularny. Jeśli chodzi o samą pielęgnację rzęs, to
rzez, powiedzmy, na długości, to w tym momencie nie robię nic tak bardzo specjalnego, natomiast na przestrzeni lat faktycznie mieszałam takie swoje formulacje i swoje własne odżywki, których przepisy będziecie miały, tak jak mówiłam, na dole. Mieszałam tam po prostu olejki z kapsułkami, z keratyną i tak dalej. To był naprawdę bardzo, bardzo fajny patent, który działał u mnie pięknie. Natomiast jedną rzeczą, którą robię, niestety jak na mnie, dość nieregularnie, jest wcieranie w rzęsy olejku rycynowego. I to nie jest taki ten klasyczny olejek rycynowy, który możecie u nas łatwo w każdym sklepie, w każdej aptece dostać, tylko to jest olejek jamajski. On różni się od naszego po prostu mocą działania, ponieważ faktycznie jest o wiele bardziej skuteczny. Ja ten olejek podejrzałam, pamiętam gdzieś na YouTubie, u którejś z Berek, która miała takie przefenomenalnie piękne, wiecie, gęste, kręcone włosy. I te dziewczyny dużo tych olejków rycynowych jamańskich pokazywały, ja się strasznie na ten produkt nakręciłam. U nas on jest na Allegro i ja mam z nim bardzo dobre doświadczenie, natomiast tak jak mówię, chciałabym pamiętać o nim jakoś bardziej i stosować go częściej. Ale miałam taki moment, kiedy faktycznie się na niego uwzięłam i muszę Wam powiedzieć, że na rzęsy moje działał bardzo, bardzo ładnie, więc jeśli macie ogólnie pozytywne doświadczenia z olejkiem rycynowym, no to ten jamański olejek, ten najczarniejszy, to jest Extra Dark, ta taka bardzo mocna wersja, myślę, że sprawdzi się u Was jeszcze lepiej. Kolejne rzeczy, które u mnie na rzęsy wpływały bardzo, bardzo ładnie, a są to produkty z takiej dziedziny bardziej suplementacyjnej, to MSM i kolagen. To są dwie rzeczy, które stosuję już jakiś czas i one bardzo ładnie, one działają komplementarnie i to jest też bardzo fajna rzecz. O kolagenie i o BioSilu wspominałam Wam w filmie o zapuszczeniu włosów, natomiast MSM tam nie pokazywałam. Ja mam taki w kryształkach, który jest najbardziej czysty. Kupowałam go na eBayu, bo w Polsce wtedy go nie było, chyba dalej go nie ma. Natomiast MSM w proszku kupicie u nas wszędzie bez problemu i to jest po prostu siarka organiczna, która ma fantastyczny wpływ na włosy i tak samo na włosy, właściwie na całym ciele, więc na rzęsy i brwi również. To samo dotyczy kolagenu, chociaż jeśli chodzi o kolagen, o tym też opowiadałam troszkę w tym filmie o włosach, tutaj opinie są różne. To znaczy, powiedzmy tak, osoby, które stosowały go w odpowiednich ilościach odpowiednio długo, w 99% są zauroczone i widzą rezultaty. Więc tak, u mnie też mogę to potwierdzić, dlatego to jest też jedna z takich rzeczy, które sięgam regularnie. Ale dziewczyny kochane, tym najważniejszym elementem odpowiedzialnym w całości za długość moich rzęs są oczywiście odżywki. I ja tutaj mam parę, łącznie z jedną rozwalającą się. Natomiast tutaj głównym działającym składnikiem i czynnikiem sprawczym naszego wzrostu rzęs jest oczywiście Vimatoprost. To już nie jest żadna tajemnica, on w większości odżywek do rzęs tego typu się przebija. Ja mam z tym składnikiem doświadczenie już chyba 12-letnie tak naprawdę, bo od tego czasu, bo przez tyle lat stosuję odżywki do rzęs tego typu. I pamiętam, kiedy taka odżywka pojawiła się pierwszy raz na rynku w Stanach, bo to był akurat moment, kiedy zakładałam bloga. I Amerykanie zorientowali się, że właśnie efektem ubocznym leku na jaskrę, najbardziej popularny wtedy to był Lumigan, jest wzrost rzęs i skopiowali skład Lumiganu, zrobili z tego odżywkę o nazwie Latisse, która była zapisywana tylko i wyłącznie przez okulistów w podlinkowanych na stronie Latisse'a ich okulistycznych gabinetach. I oczywiście była parę razy droższa niż Lumigan. Tak to wtedy wyglądało. Latisse był bardzo mocny i te rzęsy faktycznie wyglądały spektakularnie, natomiast Vimatoprost potem pojawił się w mniejszych stężeniach, takich dopuszczalnych stężeniach, też po latach w naszych odżywkach do rzęs i teraz, bo on właśnie odpowiada za to, że te rzęsy urosną faktycznie u każdego. Odżywki, które stosuję, to na przykład Biotebal, rzęsy XXL, nie wiem, chyba tutaj nie będę Wam tego pokazywać, po prostu zrobimy zbliżenie jakoś osobno. Oprócz tego For Long Lashes lub Long For Lashes, to jest jedna rzecz taka przeze mnie jeszcze bardziej sprawdzona. Obie są naprawdę świetne, natomiast jedną z takich troszkę chyba mocniejszych
w moim odczuciu rzeczy był Lailash, który udało mi się kupić dwa razy w oryginalnej wersji, ponieważ niestety jest mnóstwo podróbek. Z tego względu przestrzegam przed kupowaniem tej odżywki, ponieważ generalnie nigdy nie wiadomo, na co trafimy. Ja miałam po prostu szczęście, dwa razy udało mi się trafić na coś takiego sprawdzonego, ale różnie z tym bywa. Revitalash, który jest u nas chyba, znaczy był w pewnym momencie najbardziej popularny i to jest też taka odżywka, która u nas na rynku była najdłużej, u mnie spisywał się chyba najsłabiej. Tak naprawdę. Więc tutaj nasze polskie rzeczy też działają bardzo dobrze i nie musimy jakoś super dużo szukać, bo są dostępne w promocjach, właściwie we wszystkich drogeriach, bez problemu możemy je znaleźć. Oczywiście tutaj też tego typu produkty mogą mieć ze sobą jakieś niepożądane skutki, które u mnie właściwie nigdy się nie pojawiły, więc ja nie mogę mówić o nich z autopsji, ale też jakieś takie głosy tego typu zdarzało mi się słyszeć, więc ja no co tam, nie polecam jakoś szczególnie, natomiast każdy ma własny rozum i wy też jeśli chcecie się zdecydować na coś takiego, to musicie same zrobić trochę researchu i jeszcze się jakoś bardziej w to wgłębić i z odpowiednim poziomem wiedzy zdecydować, czy chcemy dostosować, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że u mnie bardzo ważna była regularność stosowania. Ja stosuję tego typu rzeczy dwa razy dziennie. U mnie przy stosowaniu raz dziennie te efekty były po prostu wolniejsze i słabsze. Ja aplikuję tego typu odżywkę na rzęsy rano, przed makijażem i najczęściej wieczorem po demakijażu, jeszcze przed nałożeniem jakichś produktów typu krem, nie wiem, na okolice oczu i tak dalej. Taką resztkę, która mi zostaje na aplikatorze po nakładaniu na górne rzęsy, nakładam też na rzęsy dolne, chociaż wiadomo, że ten środek przenika. Generalnie wszystkie rzeczy tego typu, jakie nakładamy w okolicach oka, będą w jakimś stopniu przenikać troszeczkę głębiej. Dlatego też wiele dziewczyn widzi efekty na dolnych rzęsach, nie stosując tej odżywki w ich obrębie. Natomiast ja takim sposobem też jakoś sobie tam delikatnie te rzeczy aplikuję. Trzeba wiedzieć, że no wszystko, co nakładamy na siebie, ma jakiś wpływ na to, co się z naszym organizmem dzieje. No i tutaj musicie rozważyć, czy chcecie takie ryzyko podejmować, czy nie. Ja z mojej strony, tak jak mówiłam, no jakichś negatywnych efektów nie widzę i wymyślić nic takiego nie mogę tutaj, nawet w ramach przestrogi, choćbym może i chciała. Więc tajemnica się wydała, moje rzęsy to nie jest zasługa żadnego fenomenalnego tuszu, tylko i wyłącznie odżywek. Potem powiedziałabym, że kolagenu, MSM albo Biosilu, zależy co w danym momencie stosuję, bo tutaj to też jest taka rzecz, po której widzę różnicę. Olejek rycynowy też działa, natomiast żadna z tych rzeczy oprócz odżywek nie była w stanie wydłużyć moich rzęs tak spektakularnie do takiego momentu, jaki mam teraz. I zawsze się śmieję, że moje rzęsy dotykają brwi, kiedy jestem zła. I jest to tylko i wyłącznie zasługa tych odżywek właśnie, które Wam tutaj pokazałam. Napiszcie mi koniecznie, czy też lubicie takie długie rzęsy, czy nie ma to dla Was aż takiego znaczenia. Ja wiem, że bardzo wiele dziewczyn, które stosowały moje naturalne patenty podlinkowane na dole w opisie, pozwalające na pogrubienie i zagęszczenie rzęs, widziało naprawdę bardzo, bardzo fajne rezultaty. Natomiast wydaje mi się, że to tutaj takie mniej naturalne kombo działa no, o wiele, wiele lepiej, jeśli chodzi o długość rzęs. Ale jestem ciekawa, co stosowałyście, co Wam najbardziej pomagało. Dajcie znać, będę bardzo wdzięczna za łapki w górę, subskrypcje, wszystko, co może pozwolić temu kanałowi rosnąć i filmom stawać się jakoś tak bardziej popularnym. Mam nadzieję, że też przekazuję Wam tutaj fajne i przydatne rzeczy. Także wielkie dzięki za to in advance i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaczki!